Dzisiaj nie chcę zabierać wam dużo czasu, żebyście słuchali moich głupich nieraz wypowiedzi. Chcę zachować oryginalne dźwięki, dlatego nie będę tego wideo komentował. Pod koniec są moje komentarze, ale w międzyczasie postarajcie się oglądać oryginalny głos. Dziękuję.
zalało mnie. Aż po spodnie. Jest godzina 6:30, już zaszło słońce. A tu setki ludzi i nadal siedzi w morzu, tak jak widać. Błękit nieba i błękit, w tej chwili jest błękit wody. Jak widzicie, słońce już zaszło, jeszcze tylko mało blaski są, ale już po zachodzie słońca. Ja teraz chodzę na plażę i nagrywam dla was, chcę wam pokazać, jak wyglądają Waikiki o zmierzchu już, o wieczorem, już po zachodzie słońca. Cudowny widok, woda bardzo ciepła. Mówię, tam setki, jak nie tysiące ludzi nadal siedzi w wodzie, tak jak widać. Coś niesamowitego. Nocy brzegiem, a ciągle mnie woda obmywa. A teraz chcę wam pokazać jeden z droższych hoteli tutaj na Waikiki Beach. Na plaży w Waikiki, na Hawajach. Ten różowy. Nie bagatela. Jedna nocka tutaj kosztuje około $1000. Jedna noc. Jeden dzień, znaczy $1000. Tutaj jest, postawili nowy. To jest razem z tamtym starym. Ta sama cena. Tutaj te hotele są bardzo drogie. Mnie niestety na to nie stać, żeby tutaj zamieszkać. Mieszkałem na plaży, tam dalej troszeczkę, ale starszym hotelem. Jak widzicie, tutaj to są wszystko hotele, tutaj nikt z ludzi normalnych, ludzi tutaj nie mieszka. To są wszystko hotele dla ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają z całego świata. To jest taka dzielnica, nazywa się Waikiki, które nikt tutaj mieszkających na wyspie tutaj nie mieszka w tych blokach. Tutaj tylko przyjeżdżają ci, którzy na wczasach są. Ale to są hotele. Zapewniają tylko spanie, pobyt w hotelu, ale niestety wyżywienie musi być samemu, na własny koszt, po restauracjach, po barach. Niestety, nie można mieć wszystkiego. Jeszcze raz chcę wam pokazać ten, już się szarówka robi, ale tutaj nadal jest pięknie, nadal ludzie nie chcą się pozbyć tej wody, nie chcą z tej wody wyjść, tak jak tutaj widzicie. Pokazuję, tam jeszcze statki płyną, statki wycieczkowe tam płynie, towarowy. No tutaj jest wycieczkowy, tam był towarowy. A tutaj widzicie, nadal ci ludzie siedzą, jeszcze będzie ciemno i jeszcze oni będą siedzieć w tej wodzie. To jest naprawdę, kto tutaj umie pływać, ja niestety, ja nie umiem pływać i nie poszedłem tak daleko, bo po prostu nie ma sensu, niebezpiecznie. Jak ja nie czuję dna, wychodzę z wody. Ale to jest niesamowite, te fale, ta cisza i ci ludzie w wodzie i ten kolor niebieski w wodzie. Teraz widzę dużo żaglówek. Dużo żaglówek widzę tam dalej na horyzoncie. Właśnie, dużo się pojawiło. Ja nie wiem, czy oni na noc tu będą
żeglować po tym oceanie. Tam jest duży pasażerski statek, który płynie tam dalej. Za chwilę zobacz, tutaj wielki krus tu płynie. Statek wycieczkowy. Z Vancouver też tutaj pływają do Hawaii po wszystkich wyspach i wracają z powrotem do Vancouver. Razem to 2 tygodnie.